Kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Znowu na filmiku pojawiam się ja sama, ponieważ jest to filmik, o który prosiliście konkretnie mnie. Będę wam teraz pokazywała, jak nakleić tipsy, jakie tipsy ja generalnie wybieram i właśnie coś o tych sztucznych paznokciach poopowiadam. Mama tipsów sobie nie dokleja, ja tak robię, więc to ja mogę poprowadzić, że tak powiem, ten odcinek. A mama tylko zobaczy, co mi z tego wyszło. Wciąż podsyłacie bardzo dużo pytań właśnie odnośnie tipsów, jakie ja wybieram, jakich używam, ile czasu zajmuje mi naklejanie ich, ile się utrzymają. Także dzisiaj postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Ja nie mam żadnych ulubionych tipsów. Powiem szczerze, że raz kupuję w Intermarché, ponieważ tam też jest taki właśnie dział z kosmetykami. Tam właśnie tipsy również się znajdują. Ja kupuję czasem w Rossmanie. Ostatnio właśnie jak byłam w Irlandii, to też pokupowałam kilka tipsów. I mam tutaj właśnie jedno opakowanie tipsów, które kupiłam w Irlandii, w Primarku. Chyba najdroższe tipsy, jakie miałam, to tipsy z Rossmana, za które zapłaciłam 23 zł. To najtańsze chyba kupiłam w Intermarché za 6 zł. Jeżeli chodzi o to, jak w ogóle zacząć nakładanie tych tipsów, jak zadbać o paznokcie, to przed nałożeniem kleju trzeba pomalować paznokcie odżywką, obojętnie jaką. To nie jest żadna specjalna odżywka, po prostu chodzi o to, żeby nie zniszczyć sobie tych paznokci, ponieważ zawsze trzeba pamiętać, że to jednak jest tips naklejony klejem na paznokcie. Jest on bardzo podobny do tak zwanego super glue, czy też kropelki, więc jest on dość silny, dzięki czemu te paznokcie no, utrzymują się na naszych około tygodnia, raczej nie więcej, ale też nie mniej, chyba że te paznokcie są naprawdę bardzo długie, to wtedy dużo razy o coś zahaczamy i te paznokcie po prostu szybciej się, ten klej się po prostu szybciej odkleja i paznokcie szybciej nam odpadają. Także ja dzisiaj zacznę właśnie od pomalowania paznokci odżywką. Tak jak mówię, to jest tylko baza pod ten klej, żeby paznokcie nam się jakoś tam bardzo nie zniszczyły. Jeżeli chodzi o tipsy, to ja mam aktualnie te właśnie z Irlandii. Wyglądają one tak. Są jak widać czarne, matowe. I po wyjęciu ich z pudełka mamy taki woreczek, w którym są właśnie różne kształty tych paznokci. Tutaj są te, które były pokazane w pudełku. I oczywiście klej. Klej odkładamy na bok, a wszystkie te tipsy wysypujemy sobie na stoliczek. No i mamy teraz tutaj tipsy różnej wielkości. Przyznam, że wygląda to jak słonecznik. Teraz musimy dobrać odpowiednią wielkość tipsa do naszych prawdziwych paznokci. Niektóre są za duże, tak jak ten, a niektóre idealne, tak jak ten. Ja już ubrałam sobie zestaw paznokci, który będzie doklejany do paznokci u mojej prawej i u mojej lewej ręki. No i co? Zaczynamy! To naprawdę nie jest nic trudnego. Jeżeli chodzi o kleje, to używam tych, które są dołączone do opakowania zawsze. Nigdy nie kupuję jakichś tam innych klej, czy też nie używam super glue. Odrobinę kleju nakładamy na paznokieć. I doklejamy tipsa. Dociskamy go tak chwilę, żeby ten klej po prostu złączył się z tipsem i gotowe, tips doklejony. Tak to wygląda. Tak samo czynimy z każdym innym paznokciem. Największą trudność sprawia doklejanie tipsów u drugiej ręki, gdy już ta ma naklejone tipsy, a są one niewypiłowane i wyglądają jak, z boku jak takie szpony. No i teraz, gdy tipsy są już doklejone, moim zdaniem rzecz najważniejsza, czyli piłowanie tipsów.
właśnie od piłowania zależy, jak te tipsy będą wyglądały, czy będą sprawiały wrażenie naturalnych, zapuszczonych, pięknych paznokci, czy będą raczej takie szponowate i nieładne. Dlatego dziewczyny, dobrze wypiłujcie paznokcie, a będą wyglądały prześlicznie. No i generalnie to wszystko. Jak widzicie, z takim doklejaniem tipsów nie ma żadnej wielkiej filozofii. Aha, i dziewczyny, radzę wam, abyście brały ze sobą wszędzie klej do tipsów, ponieważ w każdej chwili możecie o coś zahaczyć, tips może odpaść i możecie przez pół dnia po prostu chodzić bez jednego tipsa, a to dość śmiesznie wygląda. Dlatego zawsze w pogotowiu można mieć ze sobą klej. Ja tak robię, dlatego nie muszę potem ukrywać nigdzie rąk, że o Jezus Maria, nie mam tipsa, ale to śmiesznie wygląda. No, także zabieramy ze sobą klej, wszystko piłujemy, tipsy obojętnie jakie, no i myślę, że pomogłam wam, ale wiadomo, że praktyka czyni mistrza, więc tyle z mojej teorii. Zapraszam was do zrobienia sobie takich paznokci. No i tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że film wam się podobał i wam pomogłam. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bye!